Kunegunda urodziła się około 978 roku. Była córką Zygfryda, hrabiego Luksemburga. W wieku około lat 20 została poślubiona Henrykowi II, księciu Bawarii, który po śmierci Ottona III w roku 1002 został wybrany najpierw królem, a od 1014 roku cesarzem Niemiec. Oboje żyli jako dziewicze małżeństwo. Święty Henryk otaczał ją taką czcią, że chciał, by z nim dostąpiła zaszczytu koronacji na królową. Dokonał jej w Paderborn ówczesny arcybiskup Moguncji, święty Willigis. W roku 1014 Kunegunda udała się z mężem do Włoch, by w Rzymie z rąk papieża Benedykta VIII otrzymać koronę cesarską. Choć cesarska para żyła w czystości, Kunegundy nie ominęło oskarżenie o cudzołóstwo. By się od niego uwolnić, poddała się sądowi Bożemu, przeszła po rozżarzonych lemieszach. Kunegunda fundowała liczne klasztory i opactwa. Przyczyniła się do budowy katedry w Bamberdze. Po śmierci męża wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru benedyktynek w Kaufungen. Podczas uroczystości poświęcenia tego klasztoru po liturgii słowa cesarzowa zdjęła cesarskie szaty, ostrzygła włosy i odziała się w zgrzebny habit. Swój majątek przeznaczyła na fundacje kościelne i dobroczynne. Zrobiło to wielkie wrażenie na uczestnikach ceremonii. Opisuje to wydarzenie nawet ksiądz Piotr Skarga w Żywotach Świętych. Jako zakonnica święta Kunegunda służyła z oddaniem ludziom, zwłaszcza ubogim. Nie wyróżniała się w niczym w ubóstwie i posłuszeństwie. Nie wymawiała się od żadnych prac, nawet służebnych. Zmarła w opinii świętości 3 marca 1033 roku. Zgodnie z jej życzeniem została pochowana obok męża w katedrze bamberskiej. Natychmiast zaczęto oddawać jej publiczny kult. Innocenty III zatwierdził go w roku 1200. W bulli papieskiej przytaczana jest legenda o tym, jak cesarzowa Kunegunda znakiem krzyża wstrzymała żywioł ognia w czasie nocnego pożaru sypialni, której przebywała ze swoją dwórką. Święta Kunegunda jest patronką Luksemburga, Niemiec i diecezji Bamberg. W ikonografii Kunegunda luksemburska występuje w stroju cesarskim, najczęściej z mężem świętym Henrykiem. Przedstawia się także w habicie zakonnym, trzymającą w ręku model kościoła. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem świętej Kunegundy Dziewicy udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.